dobra, zaskoczony jestem, ale no, sam się pan zgłosił. Zaskoczony jestem, ale no, w związku, że jest taka piękna rocznica, tyle lat przeżyliśmy, a i wiadomo, że ten pogrzeb, który się odbył w dniu 17 maja, który się odbył u nas w Kielcach. Przez Kielce przejeżdżał tak zwany kondukt żałobny kolejowy z Warszawy na do Krakowa i nic nie mogło. I gdzie zostały pochowane szczątki z ale trzeba jeszcze powiedzieć, że zanim zmarł Piłsudski, ja to widziałem, ja nawet zostałem jako mały chłopaczek pogłaskany przez Piłsudskiego. Nie byłeś się do dziś. Nie wiem, tam do... Takie przeżycia to się pamięta, ale jeżeli chodzi o samą, sam kondukt pogrzebowy, spodziewany był około północy w Kielcach, ten pociąg, który jechał z Warszawy. W związku z powyższym w Kielcach pamięta uroczystość. Pamięta uroczystość, że wszyscy mieszkańcy zebrali się w trasy kolejowej, z Kielc do Krakowa, a myślę, że wcześniej też tak było, masę tłumów się zebrało przy trasie kolejowej i dalej. Albo dalej uczestniczyli w tym pogrzebie, kolejowym. W Kielcach przyjechał tuż koło godziny, pociąg przyjechał tuż koło godziny 12 w nocy. Ty Maruś, tak wtedy jeszcze... Ja wtedy nawet nie pamiętam. Z ojcem poszliśmy, bo ojciec mi pracował na kolei i jakoś tam się dostaliśmy na stację kolejową. Proszę Państwa, tyle ludzi to ja jeszcze nie widziałem. Na dworcu kolejowym zebrały się jednostki wojskowe drugi PAL i czwarty PPL, to znaczy pułk piechoty legionów. No i oprócz tego szereg różnych organizacji, jak kolejowe przysposobienie wojskowe, jak harcerstwo, jak strażacy i tym masę różnych organizacji i ludzi przybyły. Gdzieś tak po godzinie 12 już przed pierwszą najpierw wtoczył się na peron kielecki pociąg pancerny. Piłsudczyk, nawet tak się nazywał. Ten pociąg pancerny przejechał przez peron, zatrzymał się w Białorygosie, a na chwilę wjechał właściwy kondukt pogrzebowy. Ten kondukt pogrzebowy składał się z dwóch wagonów osobowych i jednej platformy. Na platformie została na nawecie postawiona trumna Józefa Piłsudskiego, przykryta całunem, mocno oświetlona. Wiele było kwiatów, wieńców, girlandów, a na straży, nie wiem czy tak było przez cały czas jazdy, ale jak pociąg wjechał do Kielc, to na straży stało 6 żołnierzy, 2 generałów, 2 oficerów i 2 szeregowców. Na krótko przyjechał, na krótko się tutaj pociąg zatrzymał. Po prostu w tym czasie dokonano jakieś tam poprawiny tej trumny, bo w czasie jazdy zsunęła się czy coś takiego. A w tym czasie księża, bardzo ciekawa rzecz, proszę Państwa, odprawili modły.
zebrała się grupa, więc to odprawili modły i po tych modłach odezwały się dzwony i syreny, dzwony kościelne i syreny fabryk kieleckich. Wtedy pociąg ruszył. Jak pociąg ruszył, to od stacji kolejowej, a gdzieś daleko poza Kielcami, myślę, że przez samą linię stało wiele ludzi. Palono ogniska i proszę Państwa, ludzie mieli z sobą pochodnie. A na szczycie kadzielni, tak zwana skałka geologów, rozpalono wielkie ognisko, które dawało światło, świeciło światło, prawda, i dawało sygnał, że jest tam wielka uroczystość. Tak się zakończyło gdzieś około godziny pierwszej ta cała uroczystość, a potem następnie, proszę Państwa, następnego dnia była uroczystość na Placu Wolności. Wtedy odprawiono mszę świętą, ołtarz stał w tym samym miejscu, gdzie dziś stoi pomnik Józefa Piłsudskiego. Oczywiście wtedy też zebrało się wiele ludzi, wiele mieszkańców. No i proszę Państwa, oczywiście jednostki wojskowe. Dwie wielkie jednostki wojskowe, czwarty i drugi pułk. Czwarty pułk piechoty i drugi pułk artylerii lekkiej. No, odprawiono mszę. Mszata została odprawiona przez kapelana kieleckiego garnizonu księdza Stanisława Czesińskiego. No, a potem w tym czasie, kiedy, proszę Państwa, w Krakowie trwał pogrzeb, wtedy znowu w Kielcach odezwały się syreny i przy dźwiękach werbli orkiestry kieleckiej złożono przed takim pięknym katafalkiem, wysokim katafalkiem, na pewno symboliczną, trudną, przykrytą, sztandarem białoszerwonym. Złożono wieńce, no i proszę Państwa, tak się ta uroczystość zapisze.